Kilka dni temu wybraliśmy się do Energylandii, największego parku rozrywki w Polsce. Najpierw dostaliśmy się na parking, który był niestety położony dość daleko od samego parku rozrywki. Na szczęście od parkingu do parku jest zapewniony dojazd. I dojazd to są takie busiki w kształcie małych pociągów. Cena biletu wejściowego to było 199 zł od osoby i jeszcze dodatkowo 20 zł za miejsce parkingowe. Na wejściu mieliśmy widok na Hyperiona, tylko nie wiedzieliśmy jeszcze, że to jest Hyperion i Hyperion był dla nas ostatnią przejażdżką na tej wycieczce. Pierwszą z kolei wycieczką był Speed. Stalowa wodna kolejka górska przy spadku z wysokości 50 metrów i prędkości 101 km na godzinę, najwyższa i najszybsza wodna kolejka górska na świecie. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, że jakby nie byliśmy do końca świadomi tego, że to jest kolejka wodna, jednak nawet w nazwie jest, że to jest kolejka wodna. W każdym razie to nie był nasz pierwszy wybór, ale trochę nas zniechęciła kolejka, czy długość kolejki w innej przejażdżce, więc poszliśmy ostatecznie na Speed, chociaż tam też była dość długa kolejka, prawie 40 minut, ale stwierdziłam, że lepiej stanąć w jednej kolejce niż chodzić po parku i przez godzinę czy ileś szukać jakiejś krótszej kolejki, kiedy przez tą godzinę moglibyśmy przeczekać jedną i w końcu coś przejechać. Oczywiście nie mam nagrania samego przejazdu, więc tutaj się posługuję ujęciami z kanału Energylandii na YouTubie. Udało nam się trochę wcześniej wśliznąć na tą kolejkę, ponieważ brakowało dwóch osób do zapełnienia jednego przejazdu, więc przeskoczyliśmy kilka osób, co warto pamiętać przy tej kolejce, że ona się nie zatrzymuje i trzeba trochę z biegu wejść w nią. Jest mokra od razu na samym początku i trochę się przeliczyłam przy pierwszym zjeździe, bo nie wiem czemu postanowiłam wziąć oddech, kiedy zjeżdżaliśmy w dół, się okazało, że nie jestem w stanie oddychać w takich warunkach. Sama kolejka poza pierwszym zjazdem nie jest zbyt ekstremalna i tylko jeszcze na końcu jest hamowanie na wodzie, które sprawia, że jesteśmy prawie całkowicie mokrzy. Przy wyjściu z kolejki są dostępne suszarki, bodajże 5 zł płatne, więc skorzystaliśmy z nich i tylko trochę się dosuszyliśmy, bo niestety nie są one aż tak skuteczne. Naszym kolejnym wyborem był Mayan, to jest stalowa odwrócona kolejka górska i Mayan posiada największą liczbę inwersji spośród wszystkich kolejek górskich w Polsce. Ta kolejka wpadła nam trochę przypadkiem, trafiliśmy na nią w drodze na inną kolejkę. Jest to też pierwsza kolejka, na której kazano mi zdjąć okulary przed podróżą, ponieważ można było je stracić ze względu na te właśnie wszystkie obroty. Elegancko. Elegancko, tak? A co nie? Na tych kolejkach się nie da oddychać, jak się jedzie w dół. Do góry nogami to była ulga. Wydawało się, że do góry nogami to była najbardziej przerąbana część, a jakby było do góry nogami, to było o, spokój. Następnie wybraliśmy się do Smoczego Ogrodu i nie wiem czemu przez cały czas myślałam, że to jest Smoczy Ogród, a nie gród. W każdym razie jest to strefa tematyzowana na średniowieczny gród i jest to chyba jedna z nowszych stref. Żeby się tam dostać, to trzeba przejść pod ulicą tunelem. Smoczy Gród ma bardzo fajny klimat i dość blisko jest do klimatu Harry'ego Pottera. Ogólnie jest tutaj dużo sklepów i knajp. Ale naszym celem była kolejka Zadra. Najwyższa na świecie hybrydowa, stalowo-drewniana kolejka górska typu Hypercoaster. I Zadra była najbardziej ekstremalną kolejką, na której byliśmy, z pionowym, dramatycznym spadem. Trochę nie byłam przygotowana na nią, kiedy szliśmy w jej kierunku. To tak jest to właśnie, co powiedziałaś. Że co, że nie chcę tu być? Ale to się mi nie nagrało, to najgorsze. Czyli ten pierwszy zjazd, który jest pionowo.
Kolejka jest mała, kurczę, my ciągle idziemy, nie stoimy, bo tutaj ludzie nie chcą być. No nie powiem, ten spad to jest straszny. No. Ale jest fajnie. Co nagrać, to na co? Krzysiek, mój brat, postanowił nas zabrać. Okej. Okay. Leci. Już są? Są u góry. Okej. Okay. O kurwa. Ale to jest fajne, dobra. Ta muzyka w tle jakby podkreśla doniosłość tej chwili. Podsumuj swoje życie. Tak. To są jak ostatnie chwile przed śmiercią. Ale to jest fajne. Tu jest 40 minut, tak? Ale jeszcze... A jednak, Krzysiek, będziemy stać 40 minut. No, za daleko, żeby się wracać. No nie wiem, może właśnie wrócimy. No, tutaj na mapie oszukują, bo nie pokazali pionowego zjazdu. Oj tam, oj. I też żadne ujęcia, żadne nagrania nie są w stanie oddać tego, co się odczuwa na tej kolejce, jak naprawdę dramatyczna jest ta podróż. Tutaj oczywiście również musiałam oddać okulary i po każdej kolejce można kupić sobie zdjęcia z przejazdu, natomiast no, to jak my wyszliśmy, to naprawdę no, nie było coś, co chcielibyśmy oglądać. Jesteśmy już po wycieczce, po kursie ekstremalnym. Tak, jak po wycieczce? Po kursie ekstremalnym przeżyliśmy. Teraz jeszcze obserwuję, bo z tej strony widać ten najgorszy zjazd, ale są w sumie dwa takie pionowe, dużo do góry nogami i jest to najdłuższa kolejka. Najlepsza. Ale najdłuższa z tych, które byliśmy tylko na trzech do tej pory, ale to chyba najdłuższa w ogóle będzie tutaj. No. Trochę niżej. Za nisko. O tak, jak teraz, pięknie. I tu takie pięknie. To my po trzech kolejkach. Tak. 3-4 godziny już tu jesteśmy i przyjechaliśmy trzy kolejki. Jak wrażenie? To się traciły ten plec, a nie tym nie. Tak? Ja już byłem kiedyś. Ale na Zadrze nie byłeś, bo nie było Zadry wtedy, nie tak? Nie było Zadry wtedy. No. Idziemy jeszcze na jedną, która jest przy wejściu. Ona się nazywa? Co tam, nie wiem, na E. Tak bardzo na E, że aż na H, bo mowa o Hiperionie. Ale postanowiliśmy nic nie jeść, gdyż się pożegamy. Tak. Tak. Aha, tak w ogóle to z okazji moich imienin ta wycieczka jest. Tak. Krzysiu stawia. Tak. Ale tak mówię, że to powiem, czy się... Co? Czy się cieszysz, czy nie? No ja nie wiem, kurwa, że ja się cieszę. Te dwie kolejki, ha i tu jara. Jakie wrażenia masz swoje? No nie wiem, żołądek mi wykręca. No dobrze. Nie to chodzi. Dwie z trzech kolejek, to ja byłam na nie. Przed tym. Ale to naprawdę ekstremalne. Chociaż po przejechaniu trzeciej, druga się wydaje być całkiem spokojna. Rzodka. Rzodka. Tak. I ten. Mieliśmy... Znaczy, była opcja iść na formułę. Ale jak później przechodziliśmy po Zadrze, po tej formuły, to nie warto. Rzodka. Czyli innymi słowy za słabe, jak ktoś nie będzie chodzić. Po prostu się zaszliśmy, za bardzo ekstremalny. No. I teraz pójdę zejść z tego poziomu. Pierwsza ta z wodą nie była ekstremalna, no nie. Tylko to, że się wymoczyliśmy. No. Później nas trochę wykręciło, a Zadra to już nas przekręciła, więc... Ja się zastanawiałam, czy może odetnę na początku kolejki i nie będę świadoma w ogóle tego, co się dzieje, ale nie. Nie dało się. Nie dało się. I była trochę dłuższa niż się spodziewałam, bo dość zawijana jest i jak się tak patrzy z boku na to, to się wydaje, że jest krótsza. No. A później jest zaskoczenie, bo to ciągle trwa. Więc zobaczymy, jak wypadnie czwarta. Hyperion jest drugą najwyższą i drugą najszybszą kolejką górską Europy. I to właśnie przed Hyperionem zostaliśmy zmuszeni do zakupu opaski do szafek, ponieważ przed wejściem pan przepuszcza wszystkich przez bramkę i jeżeli coś zapiszczy, to niestety trzeba odłożyć to do szafki. Więc tak jak na innych kolejkach można było mieć telefon przy sobie, lub się na własne ryzyko, to przy Hyperionie nic takiego nie przejdzie. Więc wszystko, co mieliśmy, schowaliśmy od razu na początku do szafek.
Do przejazdu Hyperionem staliśmy najkrócej. Być może ta krótka kolejka była spowodowana późniejszą porą, bardziej porą obiadową, ale staliśmy około 20 minut, podczas gdy w innych kolejkach około 40. Ogólnie mój ranking czterech kolejek to Zadra na pierwszym miejscu, Hyperion na drugim, Majan na trzecim i Speed na czwartym. Na końcu wróciliśmy busikiem pociągowym na parking. Jeszcze nie ufam, już nie wiem, że na samochód. Ale to nie było tak źle jak wtedy, kiedy byliśmy w Bonarce i zgubiliśmy samochód na parkingu. Gdzie jest twoja Toyota? W każdym razie zrobiliśmy zdjęcie. Nie polecam fotobudki, gdyż tak wygląda nasze zdjęcie. Większość zdjęcia to jest, kurczę, jakieś gówno. I nie można wybrać sobie, sprawdzić, czy nam się podoba przed płaceniem, bo najpierw się płaci, a dopiero później robi się zdjęcia. Więc nie polecam.